tych gołębiach. I on by wtedy tam zginął, życie by stracił, no. Ale bo on długie nogi i żech uciekł po prostu, no. Jak to się paliło, to już uciekł, no. Bo po prostu leciałem i zdążyły do tych ubikacji tam skoczyć, no. No, rozumiem. No, jego zachowanie takie, co on potem tam pisał, nie odzywał się do mnie. Myśmy się do dzisiaj nie odzywamy się od tamtego czasu, no. No. Ja od gołębi, od niego miałem, nie chcę skłamać, bo ja miał prawo wyboru, bo on mi tam płacił za to, że ja piątek, sobota, niedziela i tam pomogą, to ja mógł się wybrać gołębie. Te gołębie były gówno wort, na zupa wszystko dobre było. No ja wiem. No. Ja też ich miał, to też jak ich połowa zabił, w tym pierwszym roku. Słuchaj pan, ja nie jestem jakiś tam pionkiem albo coś, bo ja byłem w okręgu Katowice wysoko, w rejonie byłem trzeci, miałem mistrza oddziału i to parę razy. W sekcji byłem też ileś tam chyba ze 12 razy mistrzem. Także nie gołębie miał po 13 konkursów, po 12, po 11, 6 razy pierwszy konkurs. On to się takie opisywał, choćby ja te gołębie od niego miał. Aha, a nie były od niego. A nie były, po to, żeby sprzedaż szła, rozumie pan? Aha, rozumiem. No, on to tam, że niby ja od niego nabył, że ja tak lotuję się tutaj ładnie tymi gołębiami, a to wszystko, że od niego jest, taki to ciuch jest tu. No, to wiecie, jak on te wszystkich tak cygani, on się kańczy na jakiś gołąb po korze, czy który dobrze leci, a wie, że od niego ma gołębie, to dzwoni. I ten, i godo, że ja to... Ja już nie umiem słuchać tego, co tam ludzie tak dawają się to nabrać na to wszystko. No. Bo ja to wszystko rozumiem, że to gołębią ponad ci tamtą. Ja panu powiem coś, że ja na to listanie leciałem i dewerdzie. No. I nie zmienię, bo z produkty trzeba dać, nie oszukujmy się, żeby leci, to trzeba to podać. No ja wam powiem tak, jak mnie wtedy, ja leciał w Krzowie w 2011 roku, zacząłem w 2008 roku. Tymi moimi gołębiami byłem w 11 na stare, ale to, że nie miał takiego pojęcia o gołębiach, bo bym młody synek zaczynał jak przygoda z tym, nie? I poprowadziłem, po prostu poczytałem na internecie, jak o te gołębie poprowadzić, umiałem ich przygotować, choć błędy też jak zrobił, ale 11 już jakby furgą, nie? On potem na internecie zaczął puszczać te filmy i mnie tak omanił tymi ziołami, że to idzie naturalnie prowadzić, nie trzeba tych lików dawać. Panie, zioła najlepsze to są z tego, ty Prymy, bo to też i na roboki. I Elita Nowak tam, ja już teraz to zapomniał, on też tam zaoferuje takie zioła. I od koniecznego, i żadnych ciusz nie słuchaj tego barana. No. Ja jeszcze to panu powiem, raz w tygodniu, ale to tylko raz w tygodniu, że podawał też tam, że przez maszynka kręcił buraczki czerwone, marchew, czosnek. I to też jest podawał do gołębi. No, to styknie, raz w tygodniu to styknie, bo ja też to tak robił. No, ale nie to co on, kurwa. Ja panu powiem tak, on przyjechał do mnie tutaj. No. Wystawy, bo zawsze po wystawie to do mnie przyjeżdżali, wszyscy razem, pieniądze mi płacił, ja się tam gołębi od niego tam powybierał. No i potem go do Janek, co podajesz, że ty zaś mistrza zrobiłeś? A ja mu powiedział tak, kobieta miała takie przyprawy, kucharek czy coś takiego, to takie było, tam kucharz taki był na tym, nie? No. I on, kurwa, poszedł na drugi dzień, Szymek, szybko idź kupić, Przymek. I one kupili coś, nie chcę skłamać, ale pół bagażnika tego, bo to z Polski i tanio by wyszło, nie? No. I one to zaczęli tam w Niemczech podawać. Ja myślał, że tutaj do kobiety, jak on to powiedział, to myślałem, że padnę ze śmiechu, kurwa, no. Tak samo on ten owiec tam proponuje, nie? Żeby gołębią podawać, bo ja też podawał ten owiec. I on się mnie to pytał, ja mu go dam, Andrzej, owiec podaje zimą. Taki drobny, ładny, świecący, no to on kurwa tak samo, teraz na filmach pokazuje, trzeba owiec dawać, a skąd ty bałwanie o tym wiesz? No. To jest taki ciul, że kurwa, no nie wiem, ja już tego chłopa nie umiem słuchać, kurwa, to co on tam na tych kasetach, na to wszystkie. On od Jansena gołębie tam ma. No dobra, ja się zgodzę, może i kupią tych Jansena. Ale zaraz ich sprzedał, nie? Zaraz ich sprzedał, nie? On tam niewiele nich miał, pora, 2 lata i ich sprzedał. Sprzedał ich. Ja, bo to była pipa, potem wystawił na pipie i sprzedał tego gołębie. No to, no to może tam coś się zostawił z młodych, na pewno coś tam zostawił u nich. Ale też Ketrych mi potem powiedział, że Luis już nie ma dobrych gołębi, bo one nie notuje już, mówi kurwa, więcej mówi z 50 lat, mówi panie, on mówi nie ma już dobrych gołębi. No wiadomo, no nazwisko było wtedy sławne, jak ich tam było 5, nie? Nazwisko sprzedawał i tyle. No. To tam... Ja by...
Ja panu powiem coś. Daj pan tam ludziom, którzy tak tam piszą na niego psy i tam byle jak. No. Niech one się do mnie zadzwonią, to ja z nim pogodą. No, no, no. Jak on tutaj w sekcji u nas oszukał, bo gołębia, bo u nas o pieniądze się grało, nie? No, no, no. Ze siódemki chciał zrobić jedynka jakoś i to tak wmówiał, że to niby jest jeden, to no to by się zgadzało z tym numerem, on by to wygrał. Ale potem godomy tak, to pokoś jeszcze, rozta guma, my to przejrzymy, to wziął ją łyknął, po prostu połknął tą gumę. Kiedy, ten Andrzej, a? Ja, ten Andrzej, no bo on tu, on jest taki stary jak i on, nie? Aha. Tak, on te na kopalni żeśmy razem robili, no. A w hucie robił, a potem na kopalnię poszedł i z kopalni wyjechał do Hagen i tam został po dzień dzisiejszy z racji tego, że jego żona miała pochodzenie niemieckie. Aha, to on nie ma Ślązak, on tu przyjechał, a? On ze Suwałek przyjechał. A, to jest werbus. No, ze Suwałek przyjechał, z miejscowości Raczki się nazywają. Aha, Raczki, Raczki, no. To ja, panie... można sobie to napisać, kurwa. Ja, żeby go ktoś obczernił, że jaki z niego Ślązok, on żaden Ślązok nie jest. No, no, no. No, taki kurwa ciul posrany. Ja miał 60 gołębi od niego i się przyznał dzisiaj, że po jednym tam z tego Hartoksa, żem coś uciągnął, ale to są lata odległe, od tego Millera pochodziło. Poza tym od Gestenberga mi zaczął wozić maraz, jakich mało na świecie, kurwa. No, no. No, tak, on... tak to właśnie wygląda. Jakby ktoś chciał pogadać, mój no, numer tam wybił. Ja, ale mogę to puścić na internecie, to co się ze mną pogadali. Tak jak on to godo. A co to jest nagrane już? No to się już nagrało, bo ta rozmowa nagrał. Nie ma sprawy. On no. Może mnie w żyć pocałować. Nie ma sprawy, można to śmiało puścić. Ja? Niech tam koledzy wszyscy kurwa to posłuchają, jak on przywiózł gołębie. Z Niemiec tutaj na wystawie, kurwa, a połowa gołębi, kurwa, co zdechła, kurwa, zadusiła się, czy chore były, nie mam pojęcia, co do Hasioka wyrzucił, kurwa. Nie chcę skłamać, ale chyba na 100 sztuk to wyrzucił. Aha, no to... A potem było tak, że się, kurwa, bał, żeby ludzie nie pomyśleli, że choróbsko jest, to szybko, szybko, kurwa, przykryć to, kurwa, i na wystawa, żeby to sprzedać. Aha. On jest taki człowiek, że on gówno by sprzedał ludzkie i by powiedział, że to jest czekolada. Taki jest ten stary. A, taki stary. Ale młody, tak, wiele, młody, tak wiele, lepszy, młody wiele lepszy nie ma. Ludziom umie tak wmówić i ludziom umie tak, kurwa, otumanić. A ludzie są tak naiwni, Polacy głupi, że po prostu kupią to, by myśleć, no. Że to czekoladki są. No. No, a przedstawicie się jeszcze, żeby to, że nie było, że powiedzą, że ja to podłożę jakiego chłopa. Czy nie chcecie ja nie wiem, czy to tam nazwisko jest potrzebne. W każdym bądź razie mogę powiedzieć tyle. W Świętochowicach lotował i to były lata chyba bodajże. Ja mistrza zrobiłem w 85 w sekcji i w oddziele. To on chyba 83 lotował. Tam go za oszustwo potem wywalili od nos. I za nas gołębi kurczy mu na tym, na strychu. A, na strychu. Ta. To taki z niego hodowca był. Ja z koi dupy trąbka, jego kuzyn tu przyjeżdżał, bracia kurwa, to ja wszystkie te gagatko z domu, nie tylko ja, bo i tutaj ono z Chropaczowa koledzy także. No, no, a kawał on mieszkał w tych Świętochowicach, na jakie to ulicy? Kościelna 19 Kościelna, w placu. Kościelna 19 w placu. Ale to mono być jeszcze pamiętam, skąd pochodzi. On tam dobrze pamiętał. On ze Suwałek pochodzi z Raczków. Aha, z Raczków, no. Ja. Dobre, ja to puszczę na internecie. Tak. Proszę bardzo. Nam nazwiska to nie ważne. U niej tak kapnie kto to godą. No, a niech się tam kapuje, ale żeby zaś potem do was nie dzwonię, że was będzie sądami straszył, bo on tak to motowekci. On to może sobie straszyć i pocałuje, żeby on tej pozor, żeby takiego czasami ktoś nie kurwa za dupę nie wziął za to wszystko. No. Ja wiem, no. Bo tam jestem, nie, finansant w Niemcach, tam ja się tam trzeba przejechać do Niemiec, bo ja też tam mam familię w Niemcach, to ja się tam się dowiemy. No. Dobra, dziękuję wam za telefon, fajnie, że się do mnie zadzwonili, bo to przynajmniej kurde... Dużo jeszcze innej rzeczy szłoby powiedzieć na tego kołnia. No, słoby, bo ją też bym mógł książkę napisać i to nie jeden w Polsce, nie, ale on się wszystkiego wypierał, on ma wszystko najlepsze. Ale dobra, ludzie dali się nabrać i dali się nabierają i kupują te dziadostwo od niego. No ja wiem, no.
No ja z tym zrobię porządek taki leki, no będziemy widzieć, co z tego wyniknie. Na dalej, taką ilość, na taką ilość na pewno coś i dobrego też się trafiło, bo byłoby grzechem powiedzieć, że nie, ale to co on pisze, kurwa, jakich on mistrzów, no to ja nie wiem. On sam może nie wie, co komu sprzedał, bo on też tam dużo od Gestenberga przywoził, od Millera, to może i coś w tym było dobrego, ale nie, bez przesady, że wszystko leciało. Ja miał maraz, ja miał 60 sztuk, ja to wszystko kurwa wygnął, bo to wszystko ginęło mi młode po niej. No a ja się pytał go, ja potem raz zadzwonił mi do niego i się pytał, jak to był Andrzeja, nie, Andrzeju, poszli mnie ta samica, bo mi tak dość fajnie idą. Nie padł, wiesz, ja sprawdza, a potem mi zadzwonił. Potem mi zadzwonił, wiesz Marcin, ja ten zeszyt kaś stracił, to co miał zapisane. Ja. No. Ja mam do gołębi taką pamięć, bo ja hodowla zlikwidował, już sprzedał wszystko. Aha. Ja tu miał gołębie takie, kurwa, co od niego nie pochodziły, bo spod 13-6 razy pierwszy konkurs, ja to sprzedał za 25 tysięcy moja hodowla. No. No widzicie, no. No i do Szwecji coś poszło, było ogłoszenie na internecie. Ja tu się pokłóciłem na Śląsku, no i bo tam zaczęli mi ubliżać, bo to tak jak każdego roku się mistrza w sekcji robi, nie? No, to wiadomo. A nikt inny nie potrafi, no to wtedy wszyscy zaczęli na mnie nalatywać i to. No. Parę razy gołębia zbiłem, co po prostu był zgnieciony. Aha. Czy lotki miały po prostu prze tego, no, przegięte, no i wiele innych rzeczy, no bo nie wolno samemu go wysadzić do tego kosza, nie? No, ja to wiem, no. No, tak to wygląda. Dobrej nocy życzę. Ja dobrej nocy życzę, dziękuję wam za telefon, pozdrawiam. No, również. No, na razie. Na razie.